Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały spacer po palmiarni. Zabiorę Was do środka, zobaczymy też, jakie rośliny tam są i pójdziemy sobie też do sklepu, który tam się znajduje i może wypijemy wspólnie kawę. Także zapraszam Was do oglądania. Tutaj jeszcze zewnętrzna część ogrodu. W sumie tutaj nic ciekawego, trochę roślin ogrodowych, kwitnących, ale my jesteśmy nastawieni na palmiarnię, także tą ścieżką ruszamy do przodu. Bilet do palmiarni kosztuje 25 zł, a jest to jeden z najstarszych obiektów tego typu. Został wybudowany on w latach 1911-1913. Znajdujemy się aktualnie przed sklepem do palmiarni, ale do tego sklepu zabiorę Was troszeczkę później, pod koniec naszego filmu. Po wejściu do palmiarni znajdujemy się w takiej części tropikalnej, takiej wilgotnej. Za chwilkę zrobię zbliżenie Wam na rośliny, które się tu znajdują i podam Wam ich nazwy, choć nie wszystkie pewnie są tutaj wypisane, ale jeżeli ktoś będzie z Was wiedział, co to są za rośliny, dajcie znać w komentarzu. Thank you.
Tutaj zobaczcie, jakie piękne lemury nas przywitały. No cudowne, zobaczcie, jak one, jakie one dzisiaj przyjazne. Nie zawsze są takie chętne do pozowania. I one mają tutaj wybieg. Przechodzą sobie przez taki właśnie tunel i na część roślinną również wychodzą. A teraz są w takim swoim oszklonym domku. Taki czyściuch. Tutaj zobaczcie, jakie ogromne liście ma ta roślina. Zobaczcie na moją rękę. Porównajcie sobie z tym liściem. Nie wiem, co to jest za roślina, bo nie jest napisane, ale jak wiecie, to napiszcie mi, chętnie się dowiem. Jesteśmy w takiej strefie, gdzie jest bardzo duża wilgotność powietrza i wysoka temperatura. Rosną tu olbrzymie fikusy nad moją głową. Możecie zobaczyć, jakie one są wyrośnięte. To, co mamy w domu, to jest tak naprawdę ułamek tego, co możemy spotkać chociażby tutaj w palmiarni. Oprócz tego różne paprocie i rośliny, które lubią wysoką wilgotność powietrza. A my idziemy już dalej do kolejnej części. Tutaj zobaczcie, jak pięknie kwitnie strelicja królewska. Przepiękne ma te kwiaty. Tutaj możecie zobaczyć trzykrotki i jeżeli nie widzieliście, to tak kwitnie trzykrotka. Małe różowe kwiaty, bardzo urocze. Tutaj też szeflera, wersja z wariegacją. A tutaj już zobaczcie, jak prześlicznie kwitnie kliwia. Tutaj dalej mamy taką kompozycję kliwi z trzykrotkami. Tutaj również one kwitną. Dużo roślin w palmiarni już przekwitło, bo to już jest nie ta pora.
Tutaj przechodzimy już do części sukulentów i kaktusów. Tutaj naprawdę duże okazy możecie zobaczyć w dalszej części filmu i podziwiać razem ze mną.
tutaj wchodzimy już do sklepu, w którym można zakupić rośliny i pokażę Wam niektóre rośliny, jakie można kupić. Nie będę Wam też wszystkiego pokazywał, bo film trwałby za długo i no nie ma to sensu na dłuższą metę. Pokażę Wam po prostu niektóre rośliny, dodatki, bo można też kupić osłonki, można kupić też biohumus i inne jakieś tam bajerki. Tutaj zszokowała mnie troszeczkę cena tej Monstery Thai Constellation. Jak widać 1300 zł, a wcale nie była to jakaś bardzo duża sadzonka. Była ładna, ale na pewno nie warta swojej ceny. Tutaj nie wiem co to za roślina. 85 zł. Ale ładna. Tutaj mamy Aglaonemę. Nie pamiętam do końca nazwy i też chyba ceny. Dobrze nie pokazałem, ale idziemy dalej. Tutaj mamy małego filodendrona Silver Queen. Taki maluszek za 15 zł. Tutaj zobaczcie, ten zaniedbany. Generalnie nie powinien być taki żółty. Birkiny, a birkiny ładne, ale 76 zł, strasznie drogo. Scindapsus Moonlight, 65 zł, ale w tragicznym stanie. O, ten już jest trochę ładniejszy. $75. Aha, poczekaj. A ten? 76? Dziwne. Tutaj piękne cisusy za 99 zł. Bardzo ładne do powieszenia. Taka roślina, która zrobi nam robotę. Tutaj półeczka z biohumusem na różne rodzaje roślin też. Troszeczkę niżej osłonki. Kilka osłonek z tej palmiarni również mam. I druga półka, gdzie możemy nabyć kolejne osłonki. I tu możesz nagrać. To jest warte uwagi. W takim negatywnym sensie. 80 zł. Zobacz, jak ta roślina wygląda. Masakra. Gdzie listka? 15 zł.
nawet dobra cena. Monsterki, filodendron. 2500. Nie. 15 zł, ale stan bardzo kiepski. Maranty z wariegacją. Dość ładne, ale drogo. 45 zł. Tutaj mamy Syndapsusa Trebiego, którego też kupiłem w palmiarni w tamtym roku. I on kosztuje 55 zł, ale zobaczcie, w jakim on jest w złym stanie. Tutaj filodendron Brazil po 50 zł. Te filodendrony są akurat bardzo ładne. Myślę, że za 5 dyszek dobra cena. Trzy dyszki. Też dobra cena. Filodendron, ale nie wiem jaki. Tu dziwnie, bo tutaj liść od birkina, a tutaj jakiś inny kwiat. Schismatoglottis 75 zł, ale stan kiepski. Starzec za 65 zł. Myślę, że dość wysoka cena. Piękna difanbachia za 25 zł. Ładna sadzonka, cena też spoko. 130 zł, zobaczcie. Ale jaki okaz. To jest patyczak. Ogromny. Ogromny. Że się ten, się zachowuje. Nie lubisz kwiatków? Difenbachia. No nie wiem, czy piękna. Ja też się zaraz coś kupię. 9 dyszek. O, bonsai, jakie fajne. A zobaczcie, 55 zł, ale jaka ogromna. Tutaj dogrywam już głos, bo panie, które były niedaleko, tak darły, nie powiem co, że zaczęły mnie już denerwować i tutaj te trzy krotki były po 45 zł, także myślę, że cena spoko, duże, gęste sadzonki do powieszenia. Wszystkie te osłonki, które też mogliście zobaczyć przy roślinach, można było kupić.
I tutaj asparagus za 25 zł. Ładna sadzonka, gęsta, zdrowa. I dalej też mieliśmy kaktusy, które mogliśmy kupić i duże, i mniejsze. Jesteśmy już poza sklepem w części tropikalnej. Tutaj też mamy taki malutki stawik, w którym wylegują się żółwie. Zobaczcie, one są pod lampą. Praktycznie jeden na drugim. Jeden sobie w wodzie leży. I lecimy sobie dalej. Tutaj jeszcze ładnie zaaranżowane te skały. I przechodzimy też do miejsca, w którym możemy zrelaksować się i usiąść. Zobaczcie, tutaj mamy gdzieniegdzie postawione takie ławeczki, żeby złapać oddech, poprzebywać wśród zieleni. No, ale też to fajnie tak jest w tym zieleni. Dokładnie, jest też po prostu rozwidzie. Takie zrobione te stylowe. Tak. Na koniec naszej wycieczki po palmiarni możemy udać się do kawiarni, która znajduje się w środku. Możemy napić się mrożonej kawy czy zjeść jakieś ciastko. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. A my znajdujemy się właśnie w kawiarni, gdzie jest naprawdę bardzo pięknie, bo jest bardzo dużo roślin. Minus jedyny jest taki, że jest tu strasznie gorąco. Chyba ze 30 stopni jest ciężko wysiedzieć, no ale za chwilkę schłodzę się mrożoną kawą i zrobi się troszeczkę lepiej. Dziękuję bardzo.